Generalnie w tym słuchu to jest coś takiego magicznego. Pozwala on nam doznawać odczuć, których żaden inny zmysł nam nie dostarcza. Muzyka oddziaływuje na nasz mózg, wywołując całe spektrum emocji. Od radości, przez ciarki, aż po łzy. Dlatego tak bardzo uwielbiamy EO i jej twórców. Ostatnie półtora roku obyło się bez festiwali muzycznych, co dało się odczuć. Dlatego jak tylko dowiedzieliśmy się, że fest się w tym roku odbywa, to... No i tutaj jeszcze trochę tego nie przekminiłem, ale generalnie tak to się klaruje. Co sądzisz? Nie no, zapowiada się super, ale tylko będzie coś jeszcze dalej, nie? No i tutaj mógłbym nawiązać do tego, że złamałeś nogę i miałeś prawie nie jechać. Okej. I że dzisiaj gips zdjąłeś, nie? No i pięknie. No dobra, to się pakuj. Do Chorzowa dojechaliśmy wieczorkiem i mieliśmy na tyle farta, że udało nam się wkręcić na teren festiwalu przed oficjalnym otwarciem. Zobaczyliśmy, ile dało się zobaczyć i moi drodzy, muszę wam powiedzieć, że następne 4 dni zapowiadają się grubo. Jesteście kochani, dziękuję wam! Fest 2021! To jest nasz pierwszy raz na feście i to jest pierwszy dzień, więc moi drodzy, zwiedzanko. Ale zanim zaczniemy, trzeba zadać jedno kluczowe pytanie. Hej, gdzie jesteście? Ciszy. Idziemy teraz polem i są jakieś burgery po lewej. My właśnie wychodzimy z kempingu. Ale tu nie ma żadnych burgerów. Okej. A wy Andrzej, gdzie jesteście? Nie mogę głośno mówić. Zaraz kończymy jogę. Co kończycie? Jogę? My też chcemy na jogę! My skręciliśmy właśnie w taką alejkę drzew i słuchajcie, jest tu zajebiście ładne. Widzicie może coś takiego? No, my też idziemy alejką drzew. Mnóstwo ciuchów tutaj jest. No, u nas nie ma ciuchów, ale zamiast sceny jest taka wielka drewniana rzeźba. Ej, bo my też jesteśmy przy jakichś drewnianych instalacjach, coś takiego? No, ale grają tam techno. Chłopaki, tak to my się nigdy nie znajdziemy. Chodźcie pod maina, tu jest taki wielki napis fest. Ej, mieliśmy wielki napis fest. Faktycznie. Wielki napis fest? Stary, wiem, gdzie jest wielki napis fest. Są 3 główne powody, dla których jeździmy na festiwale muzyczne. Pierwszy. Teleport. Festiwale przynoszą nas na kilka dni do zupełnie innej rzeczywistości, gdzie dzięki tej całej oprawie audiowizualnej doświadczamy wszystkiego w totalnie inny sposób. Drugi. Ludzie. Po czymże byłoby robienie tego wszystkiego w samotności? No i rzecz jasna trzeci, czyli muzyka i doświadczanie jej na żywo, bo to zupełnie inna sprawa niż słuchawki czy głośniki. No i jako, że ten dzień pierwszy jest zawsze takim rozgrzewkowym, żeby się rozeznać w temacie, uznaliśmy, że nie balujemy do rana i idziemy wcześniej do domu. Aczkolwiek nie wszyscy byliśmy tego samego zdania. Sorry. Nic nie widzę. Dzień dobry, festiwalowicze.
Właśnie wybiła 9 rano i na wasze szczęście słońce jeszcze nie praży w namioty. Najpewniej dlatego, że za moment będzie lało. Ha! Żarcik! Kto może niech wstaje, bo jak dobrze wiecie, im wcześniej, tym mniejsze tłumy w naszym kempingowym spa. Dzień dobry. Ekipa, wstajemy. Ty, Ali, co jest? Krzysiek, wstawaj! Gdzie jest w zasadzie reszta ekipy? Nie wiem. Umawialiśmy się w wodzie. Nie wiem, umawialiśmy się w wodzie. Umawialiśmy się w wodzie. No i generalnie, jakby mnie kto pytał, i mini spa, i wake park na festiwalu, to piękna sprawa. Bo nie ma nic lepszego z rana, niż po prostu wskoczyć do wody. Aczkolwiek, wy dobrze wiecie, jak to się musiało skończyć. No dobra, ale do konkretów. Dzień drugi to już nie przelewki. Szybkie przebieranko, no i jazda. No i nie od dzisiaj wiemy, że jak człowiek się dobrze bawi, to czas leci jak szalony, a ważne sprawy schodzą gdzieś na jakiś w ogóle siódmy plan. Aczkolwiek, cytując pewnego nieznanego autora, nie ma dobrej zabawy bez poważnego dylematu. Baga, buga. Może tortilla? Kreteczki jakieś? Pizza. Tylko nam. Syndrom dnia trzeciego. Dzień, w którym organizm orientuje się, że tego się nie spodziewał. Objawy. Odczuwalny spadek energii oraz wysoki poziom... Nie, mordo, co ty, nie chce mi się. Ja już się nie chcę. Siema, panowie, jak tam? Jak tam, Ali? Cudownie. Kocham życie. A tak swoją drogą, jako że jakimś magicznym trafem obudziliśmy się w hotelu, musieliśmy odwiedzić pewne inspirujące miejsce. I remember.
Bateria naładowana. No nareszcie. Moi drodzy, i jeżeli zupełnie przypadkiem dzwoniłby do Was fizjoterapeuta Alego i pytał, jak tam noga, pokażcie mu to wideo. Jedziemy z tym. Ej, ale... Jest. Masz ten? Duchę? Chcesz tu? Ale proszę, ja się też trochę przykuję, mogę? Jasne, śmiało. Zapraszamy. Patrz, frajer, że obok mnie się położyła. Nie? God damn it. Elo, Ali, słuchaj, wszyscy mają wyłączone telefony, więc się nagrywam. A dzisiaj jest ostatni dzień, więc pomyślałem, że moglibyśmy zrobić dwie fajne rzeczy, które przyszły mi do głowy. A więc jak wstaniesz, to pliska, powiedz ekipie, żebyśmy się wszyscy złapali od razu po śniadaniu tam, wiesz, pod wyjściem z festa, pod bramami. Mam nadzieję, że będzie sztosik. Elo. Elo, panowie. Cztery dni to może nie jest jakoś szalenie dużo, ale wystarczająco, żeby docenić czas, energię i przyjaciół, których mamy. I pamiętajcie, najcenniejsza wartość to wolność. Dzięki ekipa, dzięki fest. Dzięki wielkie za obejrzenie do końca. Jeżeli dalej tutaj jesteś, napisz w komentarzu. Ali, dawaj salto. To by było na tyle. Dzięki, pozdro.